Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka. Nie jesteśmy samoistni. Jesteśmy tylko funkcją innych ludzi. Musimy być takimi, jakimi nas widzą. Wir müssen so sein, wie die anderen uns wahrnehmen. Gemba! 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 Przed gębą nie ma ucieczki. Jak tylko winą gębę? Es gibt keine Flucht vor der Fresse, als nur die in eine andere Fresse? Du bist Hunger! Ist das aber ein Scheusal? Sie ist ein dummes Huhn. Smokakura! Ein Klageweib ist sie. Ranzig wie alte Butter. Płaksa! Masło maślane! Można leżeć ze śmiechu. Ona jest niezadowolona. Gib mir eins auf die Nase! Tak, to ja jej pomoszę! Lass sie! Co? Zostawcie ją? Ależ uśmiechnij się! Uśmiechnij! Moje dziecko! So lächle doch! Dlaczego tak niemrawo? Warum lächelst du so ungeschickt, mein Kind? Tutaj znowu nie miałeś powodzenia. Heute hast du kein Glück. Morgen wirst du auch wieder kein Glück haben. Warum bist du so billig anziehen, meine Liebe? Nie ma Sexappeal? Ich na ciebie spojrzeć nie chcę. Eine starke Strafe Gottes ist das. Prawdziwe Boże skaranie. Ha! 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 Widzisz, na co nas narażasz? Sie setzt uns der Lächerlichkeit aus. Narażasz nas na śmieszność. Eine wahre Strafe Gottes ist das. Dobrze i nagadajcie. Dlaczego na wczorajszej zabawie nie ruszyłaś nogą, drogie dziecko? Warum interessiert jest dich niemand für dich? Wszystkie nasze ambicje umieściłyśmy w tobie, a ty nic. Warum läufst du nicht Ski, wie andere junge Mädchen? Dlaczego nie jesteś na nartach? Inne panienki jeżdżą. Dlaczego nie skaczesz o tyczce? Inne panienki skaczą. Oder warum machst du nicht Lapuchsprung, wie andere junge Mädchen? A pszik! Ta plądra strasznie mi działa na nerwy. Sie macht mich nervös. Rasend nervös macht sie mich. Tak, to tę żałobnicę trzeba rozdeptać. To nasz święty obowiązek. Święty obowiązek? Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem książę Filip, syn króla. Seine Hoheit, Prinz Philipp, Sohn des Königs, Książę. A przecież! Filip, książę, syn króla. Filip, książę, syn króla. Ach! Jak pani milczy! Pani ma znakomity wygląd dumnej królowej. Pani będzie moją. O, pozwólcie, że was przedstawię. Gestatten Sie mich vorzustellen, Gräfin Ungegoren. Baronowa Niedokwista. Baronin Blutleer. Was? Ja się z nią ożenię. Ja się z nią ożenię. Ich heitare sie. Sie heiraten? Thank you.
człowiek od tego widoku staje się lepszy. Ja, ein solcher Anblick bessert den Menschen, Majestät. Ignacy! Człowiek od tego widoku staje się lepszy. Czego, mój człowieku? Proszę, eine milde Gabe. Szambela, niech daj mu 5 groszy. Niech lud wie, że myśli o jego troskach. Brawo, brawo, brawo! Daj mu 10 przy takim zachodzie słońca. 10 groszy? Brawo, brawo, brawo! Daj mu 15, co tam? Niech zna pana. 15? Brawo, brawo, brawo! 16. 17. 20. 30. 40. 50. 60. 80. 100. 200. 250. 200. 500. 600. 700. 890. 900. Filipie! Ich heirate und tschüss! Der Prinz.
Natur aus. Seine Tat ist eine edelmütige. Er wird seine Meinung nicht ändern. Wir dürfen es nicht zu einem Skandal kommen lassen. Skandal! 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 Hallo, los, Donna! Ja. Bitte? Po namyśle uznajemy cokolwiek porywczo szlachetność twego czynu. Der Prinz heiratet sie nur aus Edelmut. To nie jest żadna szlachetność. Keine Edelmut. Doch, szlachetności Bibciu. Nie przerywam. My wiemy lepiej. Najjaśniejszy panie, przedstawiam ci moją narzeczoną. Verbeugen. Najwspanialszy pan, a to jest matka, najwspanialsza pani. Filipie! Jesteśmy bardzo wzruszeni. O nie, jak słodka istota. Dziecinko, będziemy ci ojcem i matką. Ucieszył nas ewangeliczny duch naszego syna i uszanujemy jego wybór. Każcie przygotować jej apartament i niech niczego jej nie zabraknie. Ich bringe sie in ihr apartment. Vor ihr verbeugt. Halle Prinzessin.